Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest Barnfinders i kolejny odcinek, który miejmy nadzieję przyniesie nam coś nowego, a zarazem coś ciekawego. Bo kurczę, jak na razie, to mam strasznie mieszane uczucia co do tego dodatku. Jakoś tak niby jest ciekawie, ale kurczę, jakby nie do końca, jakby czegoś tu było brak. Ewidentnie było czegoś tutaj brak. Co ja mogę zrobić z tym? Obiekt do użycia i mogę tu dać te bitcoiny całe. Których... Skąd ja wziąłem te bitcoiny? Mam 548 bitcoinów, okej. Mogę skoczyć do wody? Nie, dobra. Zakładałem, że będę mógł tam wleść, ale się okazuje, że najwidoczniej nie da się tam wleść. W sensie skakać po tym wszystkim. Tutaj też nic, tu też nic. Też nie za bardzo. No ale tam widzę jakąś rampę. A to kontener jest, dobra. Myślałem, że to rampa. No dobrze. Nie ma to tamto. Sprawdźmy zatem... Aha, mogę to sprzedać. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejny dzień. Miejmy nadzieję, że jakieś fajne nowe szanse. Uii. W ogóle gra mi pokazuje, że mam 95%. Cały czas. Także nie wiem, ile w tym prawdy, ile w tym kłamstwa ze strony gry. Generalnie dodatkowo też kwestia tego, że dużo osób narzeka na te tekturowe rzeczy. Że to jest takie, no fajnie, że jest, ale no mogłoby być lepiej, nie? I szczerze powiedziawszy, się z wami muszę zgodzić, bo to wygląda wręcz okropnie. Spodziewałem się raczej czegoś kurczę więcej. No ale dobra, miejmy nadzieję, że tak na dobrą sprawę to jest tylko początek, gra się rozkręci, ja daję temu oczywiście szansę. Nie ma co tutaj się oszukiwać. W każdym razie... My mamy teraz stodołę znowu do odblokowania. Nie zostawia ani grosza na napiwek, w mojej szklance były wąsy. No cóż, co ja mogę ci powiedzieć, no? Żyćko, no. Czekaj, a co tutaj mamy? Aha, tu się nie da wejść. Okej, kumam. Tam jest to wejście, tutaj też są jakieś tekturowe rzeczy. Dobra, idźmy zobaczyć w takim razie. 30 przedmiotów mamy, o nie, no dobra, to trzeba będzie sprzedać co nieco. Bo niestety mamy tego, kurczę, za dużo. Dobra, sprzedaj kierownicę. Sprzedaj nawet dwie. Kto już tutaj? Siemasz. Wiesz co, weź to, nawet mi się nie chce z tobą targować o kierownicę. No, mamy trochę lalek, to też je sprzedamy. Silnik, ja podejrzewam, że ten silnik, kurczę, będzie do czegoś potrzebny. Sobie zaraz ogarniemy. Gdzie jest ten ktoś? Tutaj jesteś. Siema. Ile dajesz? 77. Bierz. Jezu, nie krzycz tak, panie. Und? Wiesz co? No, dobra, bierz to. Już się wkurzyła. Siemasz? A weź se to kup. Nie zależy mi aż tak na pieniądzach. W każdym razie, nie na tyle, żeby mi się chciało targować o 7 dolarów. Bo bądź co bądź, trochę funduszu mamy i... Nie wiem, czy tak na dobrą sprawę ten fundusz ma jakiekolwiek już znaczenie. Tu oczywiście, no, 100 dolarów to jeszcze można się pofatygować o jakąś tam negocjację. Dobra, sprzedamy też wilka. Siemasz. No i dobra, masz, bierz to. Siemasz, co tam? O kurde. Nie no, za tą lampę to... Jak najbardziej. Cebula w sercu.
Dobra, bierz. Jest twoja. Gdzie jest ta druga lampa? Tutaj. Siemasz. Wiesz co? O kurde. To moja ostateczna oferta. No to bierz. Wiesz co? Weź sobie tę książkę. Trzeba zrobić miejsce na kolejne rzeczy. I trzeba też się przejść do tego całego kosmicznego centrum. Nie wiem nawet jak to określić. Gdzie jest ten gościu? Siema. O kurde, dobra, prawie się udało. Bierz to. Tak. Jest twoje. Weź sobie kierownicę też. Ach, tam jesteś. Ile dajesz? No to weź sobie za tyle. Proszę bardzo. Teraz te negocjacje tak trochę na drugi tor schodzą, tak zauważyłem. Bo wcześniej, o ile to miało jakieś takie większe znaczenie, tak... A teraz chyba nie za bardzo. Chyba, że to po prostu kwestia tego, że my już mamy fundusz i tak naprawdę... Nie przeszkadza nam już to w ogóle. Ach, udało się. No nie, gadaj! Trzymaj, bierz to. Siema. Tak, tak, weź sobie. Za 5 dyszek to bierz. Dobra, sprzedajmy jeszcze dwa okitoki. I resztę spróbujemy sprzedać w centrum. Ktoś coś? No i proszę bardzo. No i super. To bierz. Jest twoje. Bierz. Ty, ale jakoś gorzej się z nimi teraz targuje. Kiedyś to dawali chociaż 2 dolary, a teraz to tak... Widzę, że albo na zielono i bierze, albo kurczę w ogóle. O, ten na przykład daje normalnie kasę. Ale żebym to zepsuł. Dobra, powiedz mi, ile jeszcze to będzie trwało? Pozostali klienci, czekaj, czekaj. O, plus 9, to ona tylko wbredna taka chyba. Dobra, bierz. Wsio? Wsio. Dobra. To idziemy zobaczyć, czym to się będzie jadło. Jak to będzie wyglądało, panie kolego? Dzień dobry, dzień dobry. To znowu ja. Ahoj. Tu? Ten papier tam słyszę, nie wiem jak się tam dostać. Czekaj, to... Tu? Czekaj, tu! Do 2000, no. Co ja mam zrobić? Łe, zwykła licytacja. Tylko dla użytkowników premium widoczna wiadomość. Gdzie mogę dostać Mikko? No i można. Ty, a teraz moglibyśmy tego Mikołaja ogarnąć. Czy możemy zrobić tak, że na raz? Spróbujemy. A ja te bitcoiny dostaję. A gdzie tu są? Się zastanawiam, gdzie są te kurcze, no. Mogę trafić.
Hyc. A, czyli mogę kupić dwa naraz. Teraz będę musiał rzeczy wybierać, o nie. W której strefie odbywa się trwająca aukcja? Knuckles Party. Tatuś, pracuj. Zabierz na 100 Ameryki. Kto to słyszał? Jej! Który przedmiot pojawia się w tej strefie? O kurde. Wydaje mi się, że to. Święta. Może o to chodzi? Kurde. Przeszło mi to przez myśl. Który przedmiot kosztuje 18? O, żeż. Książka chyba. Bo tą książkę za dwie dyszki chyba sprzedałem ostatnio. Janusz Ocaleniec. A? Dobrze. Z której strefy pochodzi ten przedmiot? Moneta Grubego Króla. O kurde, nie pamiętam. Jaskinia Duchów? Albo pluszowe bagienko, ale chyba Jaskinia Duchów. Nie, to. Kurde, jednak to pierwsze, a żeby cię. Który przedmiot pojawia się w Dzioteczka Maria? O, żeż. No, podrobiony raj był chyba, kurde. Roślina. A nie, dobrze. Weź to na klatę z godnością. Dobra, nie udało się, trudno się mówi. Dobra. W takim razie wracamy tam i spróbujemy zebrać to, co tam zostało. O ile się, kurczę, da. I o ile nie stracimy niczego. Ale w każdym razie już zaczynam rozumieć. Czyli... A, widzisz, można tak. Kurde, żebym wiedział, to bym tak od razu robił też. No i tutaj muszę zdecydować na przykład, czy ta książka mi się faktycznie przyda, czy jednak nie. To jest stówkę warte, to biorę. Książki nie potrzebuję. Ty, a przepraszam. Do reszty tych rzeczy to jak ja mam się dostać? O nie! No nie gadaj, że się nie da tak. No bez żartów. Godzina taka, że wypada się napić. No nie. Ale lipa. To nie dość, że straciłem na tym kontenerze, to jeszcze ogólnie straciłem. O Jezu. Deal życia zrobiłem po prostu. Nie ma co. Dobra, to nie będę się tutaj w żadnym stopniu jakoś tak szczególnie zastanawiał, co mamy robić. Idźmy po prostu do... Gdzie jest ta studnia? Tutaj. Idźmy do tej studni. A konkretnie do kosmicznej bazy. Co my takiego, kurczę, tu możemy zrobić, bo jakby nie do końca kumo. Połączone przedmioty 0, normalne przedmioty 14, dobra. No i...
Dobra, to pokaż mi, o co chodzi z tym terminalem teraz. Tutorial Team Park, zlecenia. Jeszcze żadnych nie... Wysyłaj klientom połączone przedmioty. Na zleceniach możesz nieźle zarobić. Ukończ zlecenie, w nagrodę dostaniesz nowe przepisy na łączenie przedmiotów. Co? Zebrane plakaty pojawiają się w galerii. To mnie nie interesuje teraz. Każdy plakat opowiada historię. To też tak średnio. Tutorial Team Park. Łączenie. Umieść poszczególne przedmioty w kabinie prysznicowej lub skorzystaj z przepisów. Kiedy będziesz gotowy, dokończ wytwarzanie w terminalu na środku pomieszczenia. Łączenie przedmiotów wymaga zasobów i zmienia porę dnia. Pieniądze są wspólne. Co? Aha, część wspólna z główną grą. Przedmioty kolekcjonerskie i bitcoiny pozostaną na wyspie. Duże maszyny i kartony przeniosą się do lombardu. Też ciekawe. Używaj bitcoinów, aby kupić duże maszyny i platformy. Aha, czyli wychodzi na to, że tak na dobrą sprawę... My możemy na przykład zbierać tu przedmioty i znacznie bardziej się będzie opłacało nimi handlować u nas. W antenie obok są do zebrania surowce pozyskiwane z przedmiotów. Aha, to do naprawy. Dobra, kumam. Stacja sprzedaży umożliwia kupowanie egzotycznych przedmiotów. Różne przedmioty są dostępne w innych porach dnia, okej. Zgadywanie. Mhm. Quiz. Mhm. Spółkowanie. Hehehehe, śmiesznie. Liczba półkonocników w Pocket jest ograniczona. Korzystaj z terminali, aby mieć łatwy dostęp do przedmiotów na półkach. Każdy przedmiot bez swojego nocnika generuje grzywnę. Co? Jaki nocnik? Jaka półka? Liczba półkonocników jest w Pocket Dimension ograniczona. Korzystaj z terminali, aby mieć łatwy dostęp do przedmiotów na półkach. Każdy przedmiot bez swojego nocnika generuje grzywnę. No to już przed chwilą czytałem, dobra. Ale to... Co ja mam zrobić? O! I przepraszam... A po co są takie dwa? Kompletnie nie rozumiem. A za 200 bitcoinów mogę wykupić dostęp do kolejnego takiego z nocnikami. Dobra. To ja na razie podziękuję. Ja bym chciał zobaczyć, co my tu jeszcze możemy zrobić. Tam też są nocniki, tam też są nocniki. Co tutaj się dzieje? To jest galeria z plakatami. Dobrze. Tam się pozyskuje przedmioty. Dobrze. To spróbujmy w takim razie... Spróbujmy w takim razie cokolwiek połączyć. Tylko kurczę, skąd ja mam mieć rzeczy na to? Czas do łóżka śpiochu. Nie mogę nic zrobić, bo jest noc? Ale bez sens. Czuję się oszukany lekko. Mogę się napić? No ty dziadu. Dobrze, że to kosztuje 50 dolarów, a nie tych eurogąbek. Dokładnie tak. Miko Seattle. Get rid of cable i coś tam nie zdążyłem. Nie zdążyłem przeczytać. No dobrze. Było, minęło. Mamy 12 na 33 przedmioty. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś szczególnie okropne. Jeżeli przykładowo... nie przehandlujemy niczego, co mamy teraz w ekwipunku i raczej to miejsce powinno nam wystarczyć. Czekaj, tu? Tu jest handel, tak. Ech. No to co, jeszcze raz próbujemy, nie?
Cyk. Kurbi serca, nadal jesteś lujem. Jej, za $600. Jest dobrze. Aha, te ABC oznacza, że jest jakiś quiz. Kumam już. O, tu można przejść. Taczki nie biorę. Śmiesznie wystrzeliło. Uuu, krótkofalówka jest całkiem sporo warta. No proszę, globus. I tu już? Nie mam wstępu do żadnej innej... Coś na boku? Coś? Ktoś? Coś? Nie. Chyba przegapiłem ważny moment w życiu. No... Czasami i takie pytania są potrzebne. Też bardziej stwierdzenia. To gdzie mam teraz iść? Tutaj jest. I tu mamy quiz. No to co? Raz się żyje, nie? Jezu. Który przedmiot pojawia się w tej strefie? Pluszowe bagienko. Robi ogień? Czy internet ma koniec? Noż kurde! Ja nie pamiętam takich rzeczy. Kino z przeszłości, to chyba nie, zestaw na zmianę. Chyba tak. Już podejrzewam, że to kino też ma jakieś tam... No aż kurde, wiedziałem. Najlepsze, że to jest to, nie? Że wiedziałem. Już, jak już nie ma wyjścia. Który przedmiot pojawia się w obóz letni? No na pewno lornetka. To nawet logiczne się wydaje, chociaż w tej grze logika to też jest takie. No żartujesz sobie! Który przedmiot kosztuje 150? O ludu! Dawaj stróż. Ja nie wiem, ja nie pamiętam, no kurczę, no przecież to tak dawno żeśmy sprzedawali te podstawowe rzeczy, że to panie! Trzy błędy, kara 500! To ja jeszcze za to płacę. O Boże. Najgorzej. No co? Dobra, to już... Nie chcę. No weź to na klatę z godnością. Dobra, mogę coś jeszcze? Kurde, no ja nie pamiętam takich rzeczy. Ale chcę zobaczyć... Jeszcze o co tam kurczę chodziło z tym wszystkim, co można było tam robić. Co my tu mamy? Aha, to jest ten do przerabiania rzeczy, to nie chcę.
tu jest chyba to do łączenia, prawda? Tak. Zbierz przedmioty, przynęta, czekaj ty. A mogę coś jeszcze zrobić? I... Chcesz, aby spełnił się twój amerykański sen? Przedmioty rzemieślnicze. Aha! Zobacz. Takie rzeczy. I pistolet z dmuchawką, proszę bardzo. A to całkiem ciekawe, kurczę. I co ja mogę to sprzedać teraz? To ja bym może kupił jeszcze jedną taką. Albo i nawet ze dwie. Będziemy mogli sobie przerabiać jakieś tam rzeczy ewentualnie. Bo brzmi to całkiem ciekawie, dobra. Tu jest wejście na tą salę, to czekaj. Dawaj tu na szybkości. Pokój, 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 pokój. Kiedyś wyjdzie na ludzi, tak. Miała być człowiekiem, została kartonem. Uwaga, złodzieje mogą cię okraść. Ale tu nie ma złodziei chyba. Znaczy, złodzieje są w podstawce, to na pewno, ale tutaj chyba nie ma. Nie wydaje mi się w każdym razie. A nikt się taki tu nie kręcił. To wiecie, co zrobimy? Mam pomysł. Dawaj tu. Wrzucimy tu przedmioty, które możemy połączyć. I już nie mam. Dobra. Trzy rzeczy będę mógł kliknąć, żeby się zrobiły. No to teraz, jako że mamy 17 przedmiotów, gdzie my byśmy mogli teraz pójść? Znowu tam. Czekaj, bo to był ten pierwszy dom chyba, nie? Czekaj, tam. No i jeszcze się gubię troszeczkę, no. Tak, tak, wiem, już idę. Ja nie wiem dlaczego, ale klikam, żeby biegł, on po chwili przestaje biegać. Nie kumam tego. Nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia jakiegoś, które nagle zaczęło występować w tej grze, czy co? Dawaj 5 dyszek od razu. Lol. Te komentarze tego chłopa są świetne. Dobra, mamy kolejną rzecz, którą będziemy mogli sobie tam ogarnąć. Manierka, trąbka. Chyba już zaczynam rozumieć, o co w tym chodzi. Wiesz co, kółeczko kosztuje też. Drugie kółeczko może się przydać. Te pachołki to ja zostawię, bo to niepotrzebne. Mój mały konik. To na konika nie wygląda, ale dobra. Specjalnie zostawiam te pachołki, żeby sobie nie zajmować miejsca. Weź włącz latarkę, dziękuję.
Dobra, krzesła na sprzedaż. Ile mam? 33. Dobra, to możemy trąbkę jeszcze wziąć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życzę przyjemnego dnia. W każdym razie... Czekaj. Tu. Tu, bo tędy szybciej się dostaniemy gdziekolwiek. Sprawdźmy jeszcze, czy możemy tamten jeden portal wykorzystać i stworzyć coś nowego. O nie! To znika! Ale bez sensu. Czyli nie mogę sobie tego tak na później zostawiać, ale... Jaki kurczę pan kierownica. Dobra. Kurde, no ale przedmioty nam przepadły, to jest słabe. Jezu, jaki creepy. O, rzesz. I co ja mogę z tym zrobić, niby? Połączone przedmioty, no tak. I co, i ja mogę teraz je sprzedać? Czy o co chodzi? Dobra, no to dawaj tu. Spróbujemy wystawić te itemsy połączone. Może się uda. Nawet za 450. Możemy. Zobacz, jaki sztos. To czyli całą resztę będzie można tak na dobrą sprawę już rozkładać na rzeczy. W sensie na czynniki pierwsze. I jedyne, na czym nam będzie zależało, to na tym, żeby tworzyć te przedmioty. Dobra. Nie mówię nic, bo się skupiam. Żeby nie było. Gdzie wy jesteście? Halo. Okej. I pytanie, czy mamy jakąś skrzynkę na przykład na te przedmioty, których nie uda się na przykład sprzedać albo coś. Aha. Haha, proszę cię bardzo. Aha. Wilk z walkie-talkie, kurczę. Dobra. No weź. Dobra, masz. Bierz to. Mogę coś jeszcze... Jeszcze nic nie wystawiłem jeszcze. Aha. Czyli w sumie... To ja dalej nie wiem, jak to ma działać. No ale dobra, no to damy na przykład... Aha, czyli z tymi karteczkami to są to rzeczy, które możemy sobie jakoś tak w miarę... Dzień dobry. W miarę na nich się możemy skupiać. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Dobra, dzięki. To ja w takim razie już wszystko rozumiem. Aha, nie mogę, bo prowadzę sklep. Okej. Kumam. Jeszcze byśmy mogli coś ewentualnie tutaj sprzedać. Czekaj. A dajmy globus. Mhm.
Wiesz, globus Polski. Tam, pion, pion, tam. Dziękuję. Narka. Co to jest? Ło kurde, i za ile mogę to kupić? Za 42 bitcoiny albo to... Ty, weź mi to daj. Mogę to sprzedać. 420. No kurde, nie zdążyłem! O ty dziadu jeden, ty. Bardzo to było nieprzyjemne z waszej strony. Ty, a w jaki sposób ja mogę wrócić na przykład do siebie? W sensie do domu i do lombardu i spróbować przehandlować te rzeczy. Bo może by się udało w jakiś szalony sposób, kurczę, obejść troszeczkę system. No bo co? Czy jak kliknę na samochód? Tak. Całkowita ilość dni 7, wygrane aukcje 8, połączone przedmioty 5, ukończone zlecenia 0, posiadane duże maszyny 0. Aha, to czekaj, to nie, to ja nie chcę tak. Ja myślałem, że wiecie, że będę mógł sobie na przykład wrócić, tam pohandlować, a... Dawaj to za darmo. Aha, i to za darmo daje mniej stanowisk, a to ciekawe. Ciekawe, czy będę miał kogoś, kto będzie mi pomagał handlować na przykład. No. Nie. No. Kurde, nie trafiłem. Niech to. Wiesz, Felga jest twoja. I nie chcę tego silnika sprzedawać, bo coś czuję, że on jest tak naprawdę bardzo dużo wart. I? A, plus 7, można? Można. No i cyk, proszę ja ciebie. Jest twoje. Baw się dobrze. O! Kurde, nie trafiłem! Czyli puszczam to za 600. Czyli 180 coś tam, według informacji, która tam była, 180 coś tam zarobiliśmy na tym. Nie jest najgorzej, no. Tego nie będę kupował. Szkoda, że straciliśmy na tym 40 parę tych końców, ale to nic. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Czekaj, co my tu mamy? Stodoła. Witaj poszukiwaczu stodół, przejdź przez bramę, aukcje czekają. Nie ma problema. Biegnę, pędzę, lecę. Coraz bardziej zaczynam ogarniać. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dzień dobry. Ale tym, moi drodzy, zajmiemy się w kolejnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do następnego. Hej.